Jest, proszę bardzo. Tak mi maj dalej. Niech to śpiewa. Trafiamy. Pan trener Wąs jeszcze przeczesuje i nie może wyjechać. Jest Trenerze, jakie wrażenia po konferencji w Poznaniu? Wrażenia oczywiście jak najbardziej pozytywne. Uważam, że tego typu konferencje, kursy, szczególnie w których występują prelegenci z innych krajów zagranicy, szczególnie właśnie z zachodu Europy, bardzo mogą wzbogacić nasz warsztat trenerski. Nawet dzisiaj, na dzisiejszym treningu, te zajęcia, które przeprowadzę, testuję po prostu to, co zobaczyłem, wszystkie ćwiczenia, które mi się podobały, które widziałem na tle zawodników, akurat na konferencji w Poznaniu, na tle zawodników Lecha. Dzisiaj sprawdzam, jak będą sobie radzili z tym zawodnicy MKS-u U16. Oczywiście myślę też, że człowiek po takiej konferencji wraca do klubu bardziej zmobilizowany, zmotywowany do działania i do pracy. Także ostatnie pytanko, w sumie drugie. Który z wykładów uważa trener za taki najbardziej przydatny? Najbardziej przydatny. Oczywiście w kontekście mojego zespołu najbardziej interesującym wykładem powinien być wykład Tomasza Wałdocha, którego tematem była właśnie ten problem przejścia z wieku juniora do drużyny seniorów. Akurat pracuję z najstarszą drużyną w klubie, jeśli chodzi o zespoły juniorskie. I właśnie niedługo będziemy się borykać z tym problemem przejścia z wieku juniorskiego do seniorskiego. Już niektórzy chłopcy zresztą występują w drużynie seniorów. Ale poza tym myślę, że każdy z wykładów, z każdego z wykładów można coś pozytywnego wynieść. Tak? I oprócz wykładu Tomasza Wałdocha, który był pod kątem mojego zespołu, pozostałe wykłady, tak jak pierwszy wykład trenera bodajże Chelsea, Londyn, też na pewno bardzo interesujący i kilka rzeczy z jego treningu właśnie będę dzisiaj testował na zawodnikach U16. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.